Przed skorzystaniem z oferty biura podróży, niezależnie od tego, czy planujemy wyjazd zagraniczny, chcemy zarezerwować kolonię czy obóz dla naszego dziecka, czy planujemy spędzić urlop w kraju, powinniśmy sprawdzić wiarygodność finansową takiego biura w bazie Biura Informacji Gospodarczej. Sprawdzając te dane danej firmy, danego biura podróży w bazie, możemy uzyskać informacje na temat aktualnego zadłużenia takiego przedsiębiorstwa i zobaczyć, z jakiego tytułu to zadłużenie pochodzi. Wystarczy wejść na stronę www.infokonsument.pl, następnie założyć konto w serwisie, podając kilka swoich podstawowych danych osobowych i w ostatnim kroku podać NIP przedsiębiorcy i sprawdzić, czy dane źródło, czy dane biuro podróży, dany tour operator posiada zadłużenie. Kilka prostych kroków, inwestycja w 5 minut pozwoli nam upewnić się, czy dana firma, z którą chcemy współpracować, posiada niespłacone zobowiązania, a co za tym idzie, czy istnieją przesłanki do tego, aby sądzić, czy dane biuro może mieć problemy z płynnością finansową. Posiadamy informacje o 238 zadłużonych biurach. Jest to około 6% wszystkich biur podróży działających w kraju. Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Turystyki i Sportu w ciągu ostatnich 7 lat upadły w Polsce aż 42 biura. Oznacza to, że ta dosyć przykra sytuacja co roku spotyka klientów kilku biur w Polsce. Najwięcej niesolidnych biur podróży znajduje się w województwie mazowieckim, bo aż prawie 50. W dalszej kolejności w województwie małopolskim i śląskim po około 30 biur. Łączna wartość wszystkich przeterminowanych zobowiązań biur podróży sięga prawie 4 milionów złotych. W największym stopniu są to nieopłacone rachunki telefoniczne, ponad 1 milion złotych. W dalszej kolejności raty leasingów, raty kredytów, a także nieopłacone składki ubezpieczeniowe. Dwa najbardziej zadłużone biura w Polsce znajdują się w województwie łódzkim i w województwie śląskim. Każde z nich jest aktualnie zadłużone na ponad 300 tysięcy złotych, co już jest bardzo poważną przesłanką do tego, aby sądzić, że dane biuro może mieć poważne kłopoty finansowe.